14 stycznia 2016 roku. Nowy rok prawosławny. Jesteśmy przy autostradzie A4. Widać górę Ślęża. Magiczną górę Słowa. I jeżdżące ciężarówki po autostradzie A4. Wrocław-Wschód. To, co Państwu chcę pokazać, to płaski horyzont. To jest droga na dojazdowe okolary. Wschód słońca, to jest godzina poranna. Proste jak żyletko, bo ciągle chmury. Gdyby ziemia była okrągła i wypukła, czyli powinniśmy widzieć nad morzem, szczególnie stojąc, bo tam nie ma żadnych zaburzeń terenu, górek, powinniśmy widzieć tą okrągłość. Ale jej nie widać, również jej nie widać na horyzoncie. Na Pradolinie horyzont jest bardzo prosty, bo Pradolina jest płaska. Dopiero wypiętrzenie Podgórza i Sudetów. Dobra widoczność. Przy dobrej widoczności widać sobie to. Cudowna góra Ślęża Słowian. Na górze jest nadajnik. Przybliżamy go maksymalnie. Schronisko. Oczywiście polecamy wycieczki na Ślęże. Górna część jest otoczona magicznym kręgiem zielonego kamienia, który przy deszczu taki połysk ma kolor zielonkawy. I tu jeszcze płaski horyzont. Ten efekt, proszę Państwa, na jachcie na przykład, jeśli czy na statku, jeśli na pełnym morzu ktoś był, proszę sobie zrobić taki dowód, obrócić się naokoło i spojrzeć na horyzont. Przede wszystkim jesteśmy w dole, a widzimy w górę, czyli tak jakbyśmy byli w małej szalce i naokoło jest wyżej. Prawda? Naokoło jest wyżej, nie niżej, tylko wyżej. Czyli gdybyśmy byli na zewnątrz Ziemi, to powinno być niżej. A ponieważ jesteśmy w środku Ziemi, żyjemy na skorupie ziemskiej, ale w środku kuli, to widzimy naokoło wyżej. Dlaczego nie widzimy dalszej części? To jest teoria załamania światła. Wyjaśniał Mariusz Szczytyński. Ale niebocentryzm. Pseudonimem Niski Krzysztof. Ponieważ kanał Niebocentryzm Mariusz Szczytyński został zamknięty. Pozdrawiam serdecznie pana Mariusza Szczytyńskiego, eksperta niebocentryzmu i nie tylko. Mówiła Beata Andrejas. Do następnego odcinka.